Zawód jeździec zawiera w sobie wszystkie elementy użytkowania koni. Od rekreacyjnych, poprzez terapeutyczne, wyścigowe, aż do sportowych. Jeździec przygotowany jest do prawidłowego chowu koni, uwzględniającego żywienie, pielęgnację, profilaktykę i warunki utrzymania, spełniające zasady dobrostanu oraz organizuje transport koni. Do zawodowych zadań jeźdźca należy również przygotowanie młodych koni do wszystkich form użytkowania, a także trening koni. Poza tym jeździec potrafi obsługiwać urządzenia związane z utrzymaniem i użytkowaniem koni. Osoba wykonująca zawód jeźdźca powinna odznaczać się przede wszystkim bardzo dobrą sprawnością ruchową, mieć silne nogi i ramiona oraz stabilne plecy, symetrią ciała i równą siłą mięśniową po obu stronach, dobrą kondycją i wydolnością fizyczną, wytrzymałością. Musi też mieć przyjazny stosunek do zwierząt, cierpliwość oraz samokontrolę. Typowym miejscem pracy jeźdźca są sportowe ośrodki jeździeckie, a także stadniny, tory wyścigów konnych, zakłady treningowe dla koni czy ośrodki rekreacyjnej jazdy konnej. Jeździec może również prowadzić pensjonat dla koni lub podjąć własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej kwalifikacje można uzyskać poprzez naukę w 3-letniej szkole branżowej, szkole pierwszego stopnia w zawodzie jeździec w ramach kwalifikacji ROL 01 – jeździectwo i trening koni. Przystąpienie w trakcie nauki do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji ROL 01 i jego zdanie daje możliwość po ukończeniu szkoły uzyskania dyplomu w zawodzie jeździec na podstawie świadectwa ukończenia branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz certyfikatu kwalifikacji zawodowej. Podczas nauki umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w firmach z branży jeździeckiej, na torach wyścigów konnych, w jeździeckich ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, w stadninach koni, stadach ogierów, zakładach treningowych dla koni, w których może odbywać praktyczną naukę zawodu, a także w szkolnych placówkach kształcenia praktycznego. Jeździec może doskonalić własne kompetencje zawodowe poprzez zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, poprzez samokształcenie oraz uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, webinariach, warsztatach w zakresie treningu koni, masażu koni, podkownictwa, rymarstwa, rozrodu i inseminacji koni, żywienia koni i tym podobne. Jeździec może także zdobywać dodatkowe uprawnienia, np. instruktora szkolenia podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego lub instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna.